Warszawska Gazeta, 11-17 stycznia 2013 roku. Felieton księdza Stanisława Małkowskiego, bez Boga ani do proga. Niedziela chrztu Pana Jezusa, 13 stycznia, kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia. Jezus na początku działalności publicznej przychodzi do Jana Chrzciciela i przyjmuje wraz z grzesznikami chrzest pokuty w wodach Jordanu. Niegdyś Bóg Stwórca wydobył kosmos z otchłani chaosu morza. Gdy świat przez grzech pogrąża się w chaosie zła, Bóg Zbawca wkracza w wody chaosu, panuje nad nimi i wydobywa z nich piękno nowego stworzenia. Gdy Jezus wychodzi z wody, otwiera się niebo i objawia się Trójca Święta, jedność boskich osób w potędze i działaniu. Święty Jan Chrzciciel, oddany Jezusowi, wskazuje drogę na pustyni i sposób przejścia przez wodę w duchu pokuty i nawrócenia. Wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej wymagało pokonania morza i pustyni, poddania się Bożemu prowadzeniu. Nasze przejście z niewoli do wolności również oznacza zwycięską drogę przez wody, w których można utonąć, i przez pustynne piaski, wśród których można umrzeć z głodu i pragnienia. Kościół wchodzi w prorocką rolę Jana Chrzciciela, dając nam Jezusa jako jedynego Zbawcę, zdolnego pokonać chaos zła, które prowadzi do śmierci. Gdy Polska tonie, wołamy: Jezu, ratuj. Gdy Polska pustoszeje i ginie, błagamy: Jezu, przyjdź. Istotą duchowego chaosu jest pomieszanie dobra ze złem, prawdy z kłamstwem, życia ze śmiercią, światła z ciemnością, miłości z nienawiścią, aż ku zatracie sensu i znaczenia. Odnosimy do Jezusa słowa piosenki z lat 50., kiedy Ciebie nie ma, nic nie ma znaczenia. Medialne oddziaływanie na świadomość i rozum Polaków ma na celu konsekwentne odwracanie uwagi od tego, co ważne i najważniejsze, ku sprawom przypadkowym, trzeciorzędnym, niepowiązanym ze sobą na zasadzie przyczyny i skutku. Osłona medialna szkodliwych poczynań władz III RP powoduje bezrozumne popieranie i wybieranie ludzi działających na szkodę Polski. Korupcyjne uprzywilejowanie wpływowej mniejszości społeczeństwa zapewnia do czasu trwanie folwarku zwierzęcego z przypowieści George'a Orwella, kończącej się sceną przy okrągłym stole, gdy nie sposób było odróżnić świni od człowieka i człowieka od świni. Zakaz mowy nienawiści ma utrwalić pomieszanie katów z ofiarami, ma uniemożliwić dokonanie podstawowych rozróżnień moralnych, mentalnych, społecznych. W zamierzeniu zakaz ten nie dotyczy tych, którzy przyznają sobie władzę określania i decydowania, co jest nienawiścią, a co nią nie jest. Według tego projektu nie jest więc nienawiścią okłamywanie, znieważanie, okradanie i zabijanie, ale jest nią nazywanie rzeczy po imieniu. Niedługo samo publiczne cytowanie nieocenzurowanej Ewangelii będzie karane za słowa plemię żmijowe, groby pobielane, powiedzcie temu lisowi, za samo odróżnianie dobra od zła. Mamy więc w Polsce fałszywych katolików, którym przeszkadza głos prawdy, a nie przeszkadzają publiczne świętokradztwa i bluźnierstwa, jak na przykład przyjmowanie Komunii Świętej przez prezydenta i premiera, popierających in vitro i czyniących wiele innych postaci zła. Dodam, iż grzeszą świętokradztwem ci, którzy Komunię Świętą w stanie grzechu ciężkiego przyjmują, ale również grzeszą ci duchowni, którzy Komunii Świętej świętokradzkiej udzielają publicznym grzesznikom, którzy w sposób cyniczny i nienawistny działają na szkodę Polski. W liturgii słowa 9 stycznia czytamy: Bóg jest miłością, miłości nie ma lęku. Pierwszy list świętego Jana, 4 rozdział, wiersze 16 i 18. W Ewangelii widzimy Jezusa kroczącego po jeziorze i słyszymy Jego słowa: odwagi, ja jestem, nie bójcie się. Ewangelia świętego Marka, 6 rozdział, 50 wiersz. W Ewangelii czytanej 11 stycznia Jezus uzdrawia trędowatego, a następnie usuwa się na miejsce pustynne i modli się. Ewangelia świętego Łukasza, 5 rozdział, 16 wiersz. W naszym doświadczeniu pustyni jesteśmy razem z modlącym się Jezusem i przyjmujemy potrójne świadectwo wody, krwi i ducha. Pierwszy list świętego Jana, 5 rozdział, wiersze 6, 7 i 8. Świadectwo chrztu, Eucharystii, bierzmowania, świadectwo osobiste i narodowe
zjednoczenia z Jezusem i wspólnoty na obraz Trójcy Przenajświętszej. Bóg zapłaci.